Jak bym podsumował mecz z Koroną? No, na pewno mecz bardzo wyrównany, mecz walki, bez fajerwerków. Mecz tak naprawdę do pierwszej bramki, tak to wyglądało z boiska, że jak ktoś strzeli pierwszą bramkę, to wygra to spotkanie i tak się stało. Kiełb oddał piękny strzał, że Serek nie miał żadnych szans. No my mieliśmy jakieś swoje takie sytuacje, Tomek miał, Nowak, ja miałem, ale bramkarz Korony w tym dniu był dobrze dysponowany i niestety nie udało nam się doprowadzić do remisu. No i później już drugi stały fragment gry, straciliśmy bramkę na 2-0 i myślę, że to już było po meczu. Na pewno zakładaliśmy sobie, że przywieziemy z Kielc chociaż co najmniej punkt, bo każdy punkt byłby na wagę złota, nie udało się. Teraz gramy z bezpośrednim kandydatem do walki o ósemkę pod Beskidziem i ten mecz jest dla nas, można powiedzieć, najważniejszy w sezonie, bo od niego będzie zależało, o co tak naprawdę będziemy grać. Bo jeżeli ten mecz wygramy, to będziemy dalej się liczyć w walce o górną ósemkę, a jeżeli będzie inny wynik, no to będziemy mieli problem. Ale jestem dobrej myśli, bo mamy cały tydzień, żeby się przygotować do meczu z pod Beskidziem. Gramy w poniedziałek dopiero, więc dobrze się przygotujemy i wygramy to spotkanie. Tak, w Bielsku przegraliśmy 1-0, choć moim zdaniem powinniśmy wygrać tam 4-1, co najmniej. No jak dotychczas, no gramy bardzo dobrze, gdzieś brakuje tych bramek. Ja sam gdzieś potrzebuję tej bramki bardzo, bardzo jej chcę, nie mogę jej strzelić. Na pewno jak już jedna padnie, to otworzy się ten worek z bramkami, tak zazwyczaj jest. No dlatego też gdzieś się niecierpliwie, ale jestem dobry, myślę, dobrze się czuję fizycznie. Jestem w dosyć dobrej formie piłkarskiej, więc czekam na kolejny mecz z niecierpliwością. Zawisza w tej rundzie pokazuje, że można wygrywać, można to robić seriami, a jak wiadomo w piłce nożnej serie są najważniejsze. Oni złapali serię, złapali wiatr w żagle i teraz punktują i tak naprawdę dogonili już resztę stawki, bo po podziale punktów nie będą mieli za dużej różnicy ze strat. Zostały 4 mecze w tej rundzie zasadniczej, z tego 3 u siebie, więc a wiadomo u siebie gramy zdecydowanie lepiej niż na wyjazdach i no i trzeba liczyć na to, że podtrzymamy te zwycięskie serie i będziemy punktować u siebie. Była jedna wpadka z Górnikiem Zabrze, ale o tym już nikt nie pamięta i trzeba się skupić na tym, żeby punktować u siebie.